A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Baldur's Gate 3. Pierwsza sprawa tutaj, jak ktoś słusznie zauważył, Astarion teraz się koncentruje na wykryciu myśli, bo podczas dialogu użył sobie, wiecie, tam ze zwoju to sobie rzucił, tak? Wykrycie myśli. No ja bym jednak wolał, żeby on się koncentrował na czymś takim do walki, czyli o, na przykład standardowo na kamiennej skórze dla siebie. Niech to tak będzie. Zdecydowanie lepiej. No i skoro się koncentruje, nie ten przycisk, skoro się koncentruje, to wiadomo, ma dodatkowe obrażenia psychiczne, wszystko jedno, czy w zwarciu, czy na dystans, i o to właśnie chodzi. Dobra, idziemy dalej chyba, nie? Tutaj ostatnio była potężna pułapka, ale sobie z nią poradziłem jakoś. Jeszcze kominy są, ale to już chyba nie muszę ich rozbrajać. Ważne, żeby nie wdepnąć w jakąś płytkę. Prawą stronę sprawdziłem. Może sprawdźmy sobie lewą stronę i jeszcze możemy gdzieś na północ iść. Dobra, idę w lewo. Może tak, zbiorę drużynę. Niech oni tutaj lepiej w pobliżu sobie wszyscy będą. Tak, żeby tak byli sobie tutaj zbici w kubkę. I teraz procka wyrusza na zwiat. Ciąg dalszy. Tutaj sprawdzałem, nie? Tutaj sprawdzałem wszystko, po prostu idziemy dalej. Wskazóweczki oczywiście załączę. I badamy dalej rękawice Szar, czyli to mauzoleum rodziny Tormów, grobowiec rodziny Tormów. No, jednocześnie jest on taką świątynią Szar właśnie, jak zdążyliśmy się już zorientować. Tabliczka tu jest, sarkofag, dobra. No, są te różne takie posągi przedstawiające Szar. A tu są jakieś grzyby, po których można chodzić. Zaraz zobaczymy. Tabliczka. W ciemności piękno traci znaczenie, a bogactwo jest niewidoczne. O, może jakaś sugestia. Eliksir widzenia niewidzialnego, żeby w ciemności się lepiej rozglądać i może znajdziemy jakieś bogactwa. Muchomor rojowy. Muchomor rojowy to bogactwem wielkim nie jest, poza tym nie jest w ciemnościach. Co nie zmienia faktu, że sobie podniosę. No dobra, są jakieś grzyby, więc ja to bym sobie chętnie sprawdził. Dobra, czy procka tutaj... doskoczy. Bez żadnego druidycznego, specjalnego skoku. Procka jest w stanie tutaj się jakoś dostać. Wodospad podziemny. Widzę skrzyneczkę na pewno. Skrzyneczkę, urawista skała, tu gdzieś można zejść. Tam gdzieś można iść. To wygląda jak zasadzka. Płaszczowej. O, czegoś takiego jeszcze nie mieliśmy. Płaszczowej, który wygląda jak płaszczka. Jaki fajny. Dobra, poziom 8, 105 zdrowia, dużo nawet. Atak wielokrotny, widzenie w ciemności, wrażliwość na światło. Nie ma resów, zasadzka. No to zaraz zobaczymy, kto tu komu zrobi zasadzkę, tak? Skrzynka pozłacana, taka niezamknięta. Dobra, to zbieram ekipę, tak? Myślicie, że... może inaczej. Wejdę tutaj z powrotem. Zobaczymy, czy oni sami tutaj jakoś doskoczą, czyli połączę ich po prostu. Idą? No nie wiem, idą czy nie idą? Idą! Idą! Jeżeli mamy walczyć, to może zostawię to źródło światła, chwycę lachę, nie? No, dają radę, to znaczy żywiołak to tak średnio, ale... Może dobrze im poszło. Dobra, schodzimy tu. Schodzimy pomału. Ekipa. Proszę wejść w ukrycie. Kto może przynajmniej? Bo Driada i Urzet to tak średnio.
Zaraz, kogoś mi tu brakuje. Astarion gdzieś tam został. No tak, dobra, zaraz się nim zajmę. No czemu on tu nie chce przyjść? Halo? Co mu się stało? Ja go tu zaraz zawołam. Jeżeli chodzi o żywiołaka, żywiołak to ma teleport, nie? Także on bez problemu się tutaj, patrzcie, przeniesie. Cyk. Można i tak. Ale Astarion też fajnie by było. Tak jest. Dobra, Astarion sobie tam pomalutku będzie schodził. A mój żywiołak... O. A mój żywiołak... Przeteleportuje się... O, tam na dół. Pyk. Po co żywiołakowi jakieś skoki, jak on ma teleportację, nie? Dobra, mamy Astariona. Cyk, skradanko. No i jach, no ja sobie tu zobaczę. O, to może nawet można by jakoś dojść sprytnie. Wiecie, za plecy mu, nawet bez konieczności strzelania z ukrycia. Spróbujmy. Tylko fajnie by było się zorientować, czy tego tu gdzieś nie ma więcej. No to czerwone, tylko tak jakby od tego płaszczowyja tutaj się pojawiło. Więcej tego nie ma, przynajmniej na razie. Może siedzą gdzieś w ukryciu. W ogóle takie grzyby są jak, wiecie, tam w tym podmroku, gdzie było królestwo Mykonidów. Nie, tu trzeba skakać do niego. To wtedy bym chyba wyszedł z ukrycia, nie? To nie, to wtedy strzelam. To strzelam i będziemy trzymać na inicjatywie go. Co to w ogóle jest? To jest... Jaki to jest typ istoty w ogóle? Wynaturzenie. Wynaturzenie. Tu już korzystałem z tych wieloletnich... urazów. Jakąś strzałę może specjalną mamy przeciwko wynaturzeniom. Astarion, miałeś coś takiego? Gdzie jest Astarion tutaj? Wynaturzenia. Zobaczmy, co my mamy za strzały. Żywiołaki, bestie, czarty, humanoidy, konstrukty, nieumarli, smoki. Wynaturzenia, trzy strzały takie mamy. Dobra, uwaga, z ukrycia, strzała przeciwko wynaturzeniom. 94%, patrzcie na to. No twarde. Twarde. No ale dobra, zaskoczony jest. No nie dziwię mu się. Dobra, zapodamy tutaj jakieś piętno łowcy. Ale skoro zaskoczony, to już nie będę kolejnej strzały przeciwko wynaturzeniom zużywał. Sobie po prostu w niego strzelę. 75%. Dostał. Podejdę Astarionem. Zobaczymy, jak mu pójdzie. Też z ukrycia. Wywalimy mu z dwóch rąk. Z dwóch kusz. Kuszy. Z dwóch kusz. Idziesz? Idziesz z tą kamienną skórą. Dobrze, dobrze. Jest w ciemnościach, tak? Więc będą jakieś tam profity jeszcze. Uwaga, 99%. Jakiś olejek, coś. Tam, jedziemy go. Pyk, pyk. Zaraz będzie dobitet. Ej, ale inicjatywa słaba mu wyszła. Dobra, to w takim razie wołamy Gaila. Gaila, proszę mi wybrać. Nie miał resów, nie? Walnę sztuczką ogniową, może to wystarczy. Chociaż pewnie nie, 23 zdrowia. No ale zaskoczony jest, to nie będzie problem. 99. Dostał 15. Jak tam procka z tym wybitym barkiem? O, zobaczymy, czy jak ma wybity bark. Zobaczymy... Czy ma karę do rzucania zaklęć? Tak testowo, nie? Jakaś sztuczka zimna. Ma karę, wybity bark. Nawet ma problem z rzucaniem czarów. No ale dobra, ale z ukrycia tutaj sobie strzelę. No i po wszystkim. 220 expa. I nie ma więcej takich płaszczek. Dobra, zobaczmy, co to w ogóle ma. Może jakieś fajne składniki alchemiczne. Da radę tu jakoś dojść? Gdzie ona tu idzie? Halo? Od dołu go sprawdziła. Nie pytajcie, jak ona to zrobiła. Nie ma nic. Dobra.
Testu nie ma, więc obstawiam, że to nie mimik. Okej, sztaba złota. Ametyst! Taki z Diablo, jaki ładny! No dobra, zabieramy go. Kasa. Szkielet. Nope. Dobra, są tu jeszcze jakieś grzyby. Ja bym tu jeszcze pochodził po tych grzybach chętnie. Zobaczymy. Świadomość pani nocy. Dobra, dobra. Idziemy po grzybach. Skok. Szukamy skarbów. Tam widzę coś. Grzyb, smocze jajo do wzięcia. Tu jakieś drzwi są. No dobra, no to badamy sobie dzisiaj dalej te świątynie. Mi się bardzo to podoba. Takie miejsce. No nie, no tu chyba nic więcej nie będzie. No to by sobie krzywdę zrobiła, jakby spadła. Dobra. Więc wracamy normalnie. O, tu jest bezpiecznie. Okej. Może jakiś kopiec gdzieś? Grzyby. Dobra, bierzemy smocze jajo na pewno. Grzyb. Oho, to wygląda jakby jakieś gniazdo coś tu sobie robiło. Wskazóweczki, please. Są jakieś drzwi. Zbieramy ekipę tutaj. Niech oni tu będą w pobliżu na wszelki wypadek. Wszyscy. Jej, ci gdzieś tędy tu przeszli. No, takie rzeczy to lepiej uważać. Żwiołak ziemi też idzie. Czy są wszyscy? Chyba wszyscy są, nie? Raz, dwa, trzy, no dobra. Będziemy drzwi niedługo otwierać. Tylko jeszcze chciałem się tutaj przejść. O, kolejny grzyb, smocze jajo. To wygląda, jakby to były jakieś takie witki paraliżujące, nie? Takie wrażenie to sprawia. Muchomor rojowy zabieramy. Aha, i tutaj było to... Tutaj schodziłem, no dobra. To tu chyba nic więcej nie ma. Jestem blisko... Blisko Baltazara? To nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że ja idę w tym kierunku. Ale dobra, już tu poszedłem, więc to sprawdzimy. Ale jakbym się miał natknąć na Baltazara, to chyba bym się wrócił. Bo Baltazar to pewnie tu będzie jakimś takim final bossem tej lokacji, mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, czy mam kluczyk do tych drzwi w ogóle. Zamknięte. Nope. Ostarion, pozwól tu. Zobaczmy, wytrych. Premia. Niech będzie. Kocia zwinność. Możemy zrzucać te ułatwienia procką z tego czaru, co jej przypisałem ostatnio. Kocia zwinność. No zaraz muszę to obadać dokładniej, ale nie, wskazówki mu dam. Bo nie będę komórki czaru zużywał, nie? Na kocią zwinność. Nie ma takiej potrzeby, on sobie z tym poradzi. Ale fajne, no. Otwarte, pokażcie mi prockę na chwilę. O, to. Wzmocnienie cechy. Wzmocnienie cechy. Na przykład kocia zwinność, nie? Orli majestat, lisia przebiegłość, sowia mądrość, bycza siła, niedźwiedzia wytrzymałość. To zużywa komórki poziomu drugiego. A ciekawe, czy... Mogę z komórki jakiejś wyższej? To będzie jakieś lepsze? Nie, to po prostu ułatwienie daje, czyli dwie kostki, więc nie może być lepsze. No trzech kostek chyba nie da, nie? Ale fajne, dobra. Wchodzimy. Zagrożenia nie widzę. Więcej grzybów. To jakaś impreza grzybowa chyba była. Albo miała być, bo nie zjedli grzybów. Idziemy zobaczyć. Dobra, zagrożenia nie widzę. Tam jest jakaś tabliczka. O,
smocze jajo, grzyb zabieramy, trufla żołędziowa zabieramy, krasna czapa to jest do jedzenia, to zapasy obozowe takie, to mnie nie interesuje. Pompa wodna, stojaki na butelki to już tego nie sprawdzamy, takich rzeczy. Beczkę to zawsze warto sprawdzić, o, bo mogą być na przykład składniki alchemiczne. Coś tam popiskuje. Szczury. Będziemy gadać ze szczurami zaraz. O, to trzeba pamiętać, żeby zmieniać biżuterię, nie? Jak ze zwierzakami mam gadać. Pieczarka, zupa grzybowa, srebrne talerze, kęs łotrzyka mogę zabrać na sprzedaż. Znaczy, no do kraftu, nie? Smocze jajo też. Kiedyś te srebrne zastawy zbierałem, żeby to sprzedawać, ale już chyba na tym etapie to nie ma sensu. Drewniany kufer. O, więcej składników. Jakieś sztućce. No, ktoś tu niedawno rozpalił. Coś przygotowywał jakieś żarło. Nie ma czerwonych plam od tych szczurów. Może za daleko jestem. Sejwik. Nie, nie ma czerwonych plam. Dobra, tu są drzwi. Zobaczmy tę tabliczkę. Nakarmcie ciała i dajcie odpocząć umysłom. Pani Szar potrzebuje silnych i gotowych do walki wojowników. To dlatego to żarcie było przygotowywane. Zobaczmy tu, jest jakiś porzucony dziennik, może się dowiemy czegoś. Hełm sędziego. Drewniana beczka. Nope. Worek. Skrzynka. Skrzynka otwarta. Okej, fajna skrzynka. Świeczki, szkielet. Oho, klucz. Dobra. Porzucony dziennik. Dziennik jest spisany pospiesznym, krzywym pismem. Na stronach widnieją liczne kleksy inkaustu i smugi czegoś, co wygląda jak zaschnięta krew. Łaska Szar utrzymuje mnie przy życiu, ale ucieczka jest niemożliwa. Bestia wciąż grasuje w naszej świątyni, a do moich uszu nie docierają już odgłosy walki. Obawiam się, że wszyscy moi bracia i siostry polegli, broniąc świętej rękawicy pieśniarki nocy. Ale ja zaczekam. Bestia z pewnością nie zabawi tu długo. Kolejny wpis jest krótszy, a pismo jeszcze bardziej koślawe. Bestia wciąż tu jest. Dlaczego nie odejdzie? I dlaczego śpiewa? Żywność się skończyła. Muszę oszczędzać siły. Ostatni wpis jest ledwo czytelny. Pani, przyjmij mnie w swe objęcia. Błagam. Umarł z głodu tu? Nie, z głodu chyba nie, bo tu żarcie niedaleko jest. Nie, tu krew była tego. To bestia go dorwała pewnie, co? Pewnie go bestia dorwała. A my dorwiemy bestię. Co wy na to? Mam nadzieję. Dźwignia, drzwi, no okej. Dobra, zobaczmy te szczury, co? Ja bym tutaj się przygotował na wszelki wypadek. Jakieś oszustwo plus jeden, perswazja, oszustwo. Jakieś wskazóweczki. Zobaczymy szczury. Niegodna! Niegodna stąpać pośród kości sojuszników! Precz! Uspokój się, o czym ty mówisz? O tobie, intruska, najeźdźca, niegodna! Te korytarza nie są dla ciebie! Nie chcemy chyba szczura atakować, nie? Poziom pierwszy, jeden zdrowia. Zobaczmy tego. Mamy przewagę liczebną. Zostaw mnie w spokoju. Niegodna mrocznego płaszcza. Niegodna mrocznego futra. Niegodna. Szczur wydaje się jakiś dziwny, ale dlaczego? O. Opieka nad zwierzętami, tu akurat procka sobie radzi. Przyjrzyj się zachowaniu szczura. O, na przykład sobie mądrość mógłbym zarzucić, ale chyba nie trzeba, nie? 26, łatwo. Szczur nie ustępuje. Wydaje się wręcz wyzywający.
taki słodziak. Intuicja, to procką też mogę spróbować. Rozważ ton i słowa, jakie wybrał szczur. O, to już trochę trudniej. Ale 11, 14... Znaczy nie, tam też było 14, tak? Nie, bo tak zobaczyłem 20 i mi się uroiło, że to stopień trudności, nie? 20 na kostce. Nie, dobrze jest, uwaga. 30, normalnie jakbym Astariona tu widział z jakimiś testami. Szczur nie broni wyłącznie swojego terytorium. On jest dumny. To miejsce bardzo wiele dla niego znaczy. Zdaje się, że to miejsce jest dla ciebie ważne. Dlaczego? Jesteśmy tu od zawsze. Jest nasze. Czuwamy nad nim. Nie twoje miejsce. Odejdź precz. Moje gniazdo, mój mrok. Taki słodziak, no. Zobaczymy następnego szczura. Ołtarz szart w ogóle jest. To jest droga bohaterów. Twoje stopy ją pokalały. Jesteś tylko szczurem. Czy to roztropne, żeby mi się stawiać? Jesteśmy małe, ale liczne. Odejdź, bo się o tym przekonasz. Odejdź precz. Moje gniazdo, mój mrok. Ostatni szczur. Dwie nogi, zbyt znajome. No nie, no dobra. Mam nadzieję, że szczury się nie wkurzą. Jak kliknę w ołtarz szar. Uwaga. O, coś jest. Coś się dzieje. Religia. Nie, no to Gale'a potrzebujemy. Odejdź. Żeby coś tu się złego nie stało. Gale, chodź tu. Jest taka sprawa. Nie, no fajna ta świątynia. Dużo dziwnych rzeczy. Okej, procka jest blisko w razie czego. Zobaczmy. Religia. Pomódl się przy ołtarzu. No, dołożę wskazówki. 13-16. Łatwo. Uwaga, Gale się modli. Po kręgosłupie przebiega ci przyjemny dreszcz. Czujesz, jakby zdjęto z ciebie brzemię kłopotliwej myśli i zapomniałeś ją na zawsze. Względy pieśniarki nocy. Coś dostał. Objęta działaniem istota jest odporna na obrażenia nekrotyczne do następnego długiego odpoczynku. Fajne. Ej, a to może procka też może? No, spróbujmy. O, może też się pomodlić. No dobra. No to premia. O... A może tę lisią przebiegłość? Dwie kostki będą. No bo tutaj wskazówki... Średnia 2,5. Chodzi 5. Ja bym dał chyba dodatkową kostkę. Niech będzie. Uwaga, próbujemy. Nie wyszło jej. Dwie inspiracje tylko mamy. Olać. Dobra, zobaczymy. Szkoda mi inspiracji. Twój milczący gest znika w bezlitosnej, mrocznej próżni. W sercu czujesz lekkie ukłucie niewytłumaczalnego poczucia straty. O! Przygana szar. Pani utraty rzuca na ciebie urok, który na krótko osłabia twoją zwinność. To jest klątwa. A z klątwą to ja sobie mogę poradzić, bo tu mieliśmy gdzieś... O, zdwój zdjęcia klątwy. Okej. No dobra, to procka to tak do tych modułów to tak średnio. No zobaczmy, jakby poszło Astarionowi na przykład. Chociaż... nie mamy więcej zwojów zdjęcia klątwy. Ale mogę to sobie ustawić chyba, żeby rzucić zaklęcie normalnie, w razie czego. Ja wiem. Warto takie coś, myślicie, próbować? No dobra, spróbujmy. Jakie on by miał tutaj bonusy?
No pomódl się. Zadowolenie i inteligencję ma. Premia całkowita plus 2. No spróbujmy. Lisia przebiegłość. 2 kostki. No, Ostarion, żeby ci lepiej poszło niż Procce. No, jemu wyszło. Modli się. Dobra, znamy tekścior. Tak, on dostał. Odporność na obrażenia nekrotyczne. No to niech Leizel może też spróbuje jeszcze. A może to taka podpucha. Jesteśmy zwabiani tak naprawdę tu wszyscy przez te szczury. Jak będziemy w grupce, to szczury, nie wiem, pojawi się jakiś szczurzy król, szaman. Król, szaman, no niech będzie. I rzuci tu jakieś potężne zaklęcie, nie? Ofensywne. Uwaga, ołtarz szar. No, pomódl się. Ma bonus plus 2 z inteligencji. No, rzucam. Lisia przebiegłość. Tak zużywam te komórki czarów, ale spoko. No. Wyszło jej. Fajnie. Ale to ułatwienie od Procki, super. Dobra, ona też ma bonus, czyli tylko Procce nie wyszedł. No ona coś ostatnio ma pecha, jakiś wybity bark. Dobrze, że chociaż tę klątwę zdjąłem. No spoko. Dosyć fajne miejsce nawet. Okej, to tu chyba, nie wiem, z tymi szczurami. Zostawię te szczury, nie będę ich atakował na pewno. Są jakieś książki, ale takie nie clickable. Raczej. Idziemy stąd. Dobra, są jakieś drzwi. A skoro są drzwi, wołam ekipę. Znalazłem klucz jakiś, pewnie będzie pasował. Albo dźwignię wystarczy pociągnąć. Jest ekipa? Jest ekipa. Uwaga. Ukrycie na wszelki wypadek. Dzielimy ich. Bierzemy Astaliona. Zobaczmy, czy kluczyk pasuje, który znalazłem. Nie pasuje. Dźwignia. O, teraz otwarte. Łatwo. Okej, coś tu jest. Szkielet pojedynkowicz. Poziom 7? Ale bardzo mało zdrowia. Bardzo mało zdrowia. Słabi i neutralni. Idę zagadać, ok? Dam mu wskazówki i go tam wyślę. W ogóle może warto te pierścionki zmienić, jakby tu jakaś walka się miała wywiązać. Skoro już pogadałem z tymi szczurami, co? To już mi te pierścionki potrzebne nie będą. Dobra, wychodzę normalnie, skoro mam z nimi gadać, nie? Pytanie, czy mam podejść, czy coś tu się załączy? Załącza się coś. Włóczysz się po moim polu bitwy. Dlaczego? Tyś przyjaciel, wróg, złodziejskie nasienie? Stanowczo to ostatnie. Nagle znajdujesz się w martwej, gnijącej czaszce, która jakoś żywi kijankę wijącą się wśród robactwa. Wewnątrz czai się jeszcze czyjaś obecność, poruszająca trupem niczym marionetką. To Sasori, władca marionetek. A, przyjaciel niezapowiedziany. Nie prosiłem o pomoc. Z kim tak naprawdę rozmawiam? Dołącz do mnie, a się dowiesz. Chcę cię ujrzeć na własne oczy. Cuchnąca kupa ogrzej ohydy. Trzęsienie zwiastuje cienie. Odnalazły mnie. Okej, coś tu się pojawiło.
Już może nie mieć tak mało zdrowia, jak ci goście tutaj szkieletowi. Okej, okay. Dobra, bierzemy udział w jakiejś bitwie, mamy po swojej stronie te słabe szkielety. Umbralne drżenie, to jest portal. To pewnie fajnie by było zniszczyć. O, tu jest... O, więcej sojuszników gdzieś idzie. Skąd? Tutaj idą. Dobra, mamy wsparcie. Skoro dają mi wsparcie, to może być jakaś potyczka taka poważniejsza, co? No dobra, trzeba to niszczyć tutaj. Te umbralne więzienia i tego gościa. No to rozpoczynamy nasz teatrzyk chyba, nie? Leizel, fajnie, żeby podeszła. Jakieś zagrożenie mu załączyła, pewnie nie. Dobra. Włączymy Leizel do walki. Chodź tu. Niech tak się stanie. O panie. Umbralne drżenia nie generują tego czerwonego pola. No to dobrze. Może to zniszczyć od razu? Ej, ja to zniszczę chyba. 16, mało? Mało. Jak ona to zniszczy, to dojdzie później do tego gościa jeszcze? Tak z bliska, żeby walnęła. 100%. Dobra, to jak to wezmę, to chyba to... To chyba to na pewno zniszczy. Uwaga, uwaga. Klepnięcie. Dobra, wyszła do walki. Może jeszcze to. Dobrze jej idzie. 100%. Niepodatność na obrażenia od dźwięku. Wywołam zagrożenie, stając blisko niego, żeby Astarion miał lepiej, nie? To mogę w sumie rzucić, ale nie wiem. Dobra. Astarion, jak tam z tobą? 95%, 38% zdrowia. Łatwo. Mamy dodatkowy atak. Jakieś tutaj strzały. Za mało punktów ruchu. Skąd on chce w to strzelać? Jesus. No tu mogę coś. Dobra, strzelam. Zniszczone. Jeszcze jedno. Tak zbici w grupkę, ale no to chyba nieważne już co. No tu sobie stanie. Dajmy Gaila. Trzeba zniszczyć umbralne więzienie. Pokażcie mi je jeszcze tutaj. Ogień nie bardzo, co? Jakaś światłość. A to Procka ma tę światłość tam. A czy to takie konieczne? Tu jeszcze ci stoją. Dobra, zaraz zobaczymy. Niech on tu na razie podejdzie. A dźwięk tam było coś z dźwiękiem? Niepodatność na dźwięk. Tak jak to. Aha, bo to nie jest kula jakaś kryształowa, nie? To jest jakiś taki portal. Nie wiem, nekrotyczny. Błyskawicą można by walnąć. Błyskawicą, ale to. Dobra. Zaraz coś wymyślimy. Gail ma jakąś taką błyskawicę, taką... On nie ma błyskawicy w sztuczce, nie? A ta kulka barwna może błyskawicą walnąć? Może. Elektryczność. No dobra, to ja chcę tym. Zaraz, żeby tu nie zahaczyć któregoś z tych gości. Bo oni są po mojej stronie niby, tak? Ułatwienie. Dobra, uwaga, strzelam tego. Jakiś opór to tutaj stawia.
A i podłoże jest teraz w ogóle naelektryzowane. Okej, okay. No wyszło jak wyszło. Procka, tak? Procka. Procka z wybitym barkiem idzie. Tak trochę słabo. Ale skoro to taka kulka tylko, ona jest nieruchoma, to i tak będzie 100% chyba, nie? Jak to będzie? Idę tam zobaczyć. Chyba będzie 100%. Jakbym to wziął? Ta, 100%. Z lachy. Jakie to ma obrażenia bez tej metamorfozy? Jakieś pewnie słabe. Chociaż nie, dobrze jest. Bo jak wrzucę tę metamorfozę, ona wejdzie do walki, nie wiem jak tam... Ale nie no, z inicjatywą przeciwko takiej kulce to chyba będzie dobrze stała, nie? Spróbujmy. Zrobię tak na wszelki wypadek jednak. Wejdę do tej walki. Ja jest super. Uwaga, niszczę kulkę. Na utrudnieniu 100%. A... Coś się pojawiło znowu. Nie dostałem expa żadnego podsumowującego. Aha, no dobra. Niszczymy. A może ja coś muszę zrobić, bo się będą tak pojawiać cały czas? Halo? Dobra, zróbmy jeszcze tę turę, może jakoś. Jakie to twarde jest? Dobra, Gail, weź to dobij tutaj czymś. Z lachy może dobić też. Dobra, jakby się miało tego więcej pojawiać, postawię Gaila gdzieś tutaj. Procka niech... Znaczy tutaj koniec tury. Procka niech zostanie tutaj. Ze swoją laską. Niech sobie odnowi. Koniec tury. Lazel. Dojdzie tutaj? Dojdzie. No to klepiemy to. Jeszcze raz. Tam jest Gail, ona niech tu idzie. Zajmiemy jakieś pozycje dobre, co? Koniec tury. Tu jest jeszcze coś. On nie dojdzie, ale jakoś to strzeli chyba, co? Da radę. Tu idzie wsparcie. Atakujemy. Jeszcze jakaś kulka gdzieś jest. Gdzie? Gdzie? A tu! Tego w ogóle nie widziałem. Ale ja tu mam przecież. Patrzcie no. Ha, on jest w walce po tych gościach. Dobra, dobra. Spoko. Chyba Starion nic tu nie zrobi, chyba że... A, Jesus. Dobra, nie, nieważne. Koniec tury. O, o, moja driada. Boże, driada tu nie dojdzie. No ale spoko, niech się przygotuje. Mogłem wcześniej ją jakoś tu przyprowadzić. Ale nie sądziłem, że to takie kłopotliwe się stanie. Urzet też będzie. Urzet nie dojdzie, chyba że... Ze skokiem... O, 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 za mało. A może? Patrzcie na to. Może sięgnie. Powinien sięgnąć. Jaki urzet. No coś tu trafił, ale to za mało. Szkielety tu, tutaj do tego biegną. Dobra. Posiłki nadchodzą. Dzień dobry. Zniszczył. Coś się dzieje. O kurde. Co to w ogóle jest? To jest ten nekromutant z Doom Troopera. Tak? Dobrze mówię? To był... Nie nekromutant. Jak się nazywało to coś? Kurde, zapomniałem. Nie nekromutant. Znaczy nekromutant też był w Doom Trooperze, ale chodzi mi o coś innego.
To był długi dzień, oni chcą spać. Gul uzdrowiciel. Baltazar tu jest, ej. No tak, no można się było domyślić, to on kontroluje nieumarłych, no bo to w końcu nekromanta. Gadał przez te szkielety z nami. Zewłok. Dobra, wiecie co? Baltazar, no fajnie, że go sobie tu znalazłem, ale... Ja bym to zostawił na razie. Ja bym chciał tutaj zbadać wszystko. Weź tu, Procka, się wycofaj, żeby czasami Baltazar tutaj nie zagadał. Ja tutaj chciałbym sobie najpierw obadać całe to mauzoleum, a Baltazar to będzie jakiś final boss tej lokacji. Przed Keterikiem Tormem pewnie tam w tych wieżach, więc zostawmy to na razie. Ja tutaj zwołam drużynę. Niech oni sobie tu będą. Te szkielety są niegroźne, przynajmniej na razie. No on mnie woła przez te szkielety. Nigdzie nie idę, ja tu muszę wszystko zbadać. Idziemy tędy, albo tędy. Nie wiem, ja tu się może coś zapętli. Pójdę tędy. Tutaj na razie tej sali nie badam, żeby czasami Baltazar mnie jakoś nie sięgnął swoim dialogiem może albo czymś. Zrobimy tak. Dzielę ich tutaj. Procka idzie się zorientować w sytuacji, co tu jest ciekawego. Co tu jest ciekawego? Procka idzie się zorientować w sytuacji i zbadać, co jeszcze jest ciekawego na tej lokacji. Adam Mickiewicz. Wazy to chyba nieistotne, co? Bo to wazy miałem ignorować. Dobra, zagrożenia nie ma. Są płaskorzeźby Szar. Bogini Księżyca. Kamienny... Aha, to są kamienne drzwi. Myślałem, że ten symbol. Pochodnia, spoko. Tabliczka jakaś jest. Uwaga. Podejmij rękawice Pani Szar. Sprawdź swe ciało, umysł i ducha w jej próbach. Chwała czeka na tych nielicznych, którym się powiedzie. Szkielet. Chyba ten nie przeszedł tu jakiejś próby. Balenisko. Szczureł znowu. No ale nie wiem, z tymi szczurami. O! Punkt nawigacyjny. Halo? A mówił krasnolud, że to będą punkty nawigacyjne i że nawet powinienem się wrócić, żeby jedną zaległą rzecz jeszcze zrobić. Ale to spokojnie. To na razie przed wypadem na Baltazara to sobie to zrobię. Dołącz do armii. Stań się armią. Odejdź. Zapalę mu tutaj, żeby mu było jaśniej. Czyli tu gdzie... O, tu też jest szczur. Ja bym go przegapił. Niegodna, niegodna stąpać pośród kości sojuszników. Precz! Nie wiem, tędy pójdę. Idę z wybitym barkiem cały czas. Podstawa dźwigni. O, trzeba będzie dźwignię znaleźć, żeby ją naprawić i coś tu może się stanie. Okej. Szukamy dźwigni albo coś, co może robić za dźwignię. To już dobrze wiedzieć, nie? Pozłacana skrzynia, ostrożnie, może mimik. Nie, to chyba za mała skrzynka na mimika, nie? Całkowita niespodzianka. Gdy postać uzbrojona w ten łuk jest ukryta w cieniu, otrzymuje premię do ataków bronią dystansową. A, no dla Astariona na pewno nie, bo on ma te swoje kusze. A co to jest to? Oślepiający strzał. Nasyć swój strzał zaginioną magią dzieci Duery z podziemi. Co były historie tych dzieci Duery w niektórych przedmiotach. Twój atak może oślepić cel. Może dla Leizel pora zmienić? Jakąś broń plus 2 dystansową jej dać? Jeżeli by stała w cieniu, to nawet jakieś bonusy. Na razie niech Procka to trzyma. Trzeba to będzie przemyśleć. To zabieramy to na sprzedaż. Ale no, coś jej można by dać nowego. Bo ona chodzi z tą kuszą. Znaczy, to nie jest jakaś zła kusza, ale...
Ta kusza przeciwko... A nie, ona ma ten łuk. A nie, ona ma ten łuk fajny przecież. Z bonusem, z siły. Nie, nie, to nie ma o czym mówić. To ona musi mieć ten łuk. Dobra. Gale to ma ten łuk z inicjatywą. Procka ma ten z hejstem i z odpornościami. No to nie, to myślę, że to jednak na sprzedaż. Ale fajny też łuk. To zostawiamy. Tu jest mój plecak i tak dalej. O, to chcemy tu. Okej. Okay. Ale fajna ta świątynia tutaj. Grobowiec taki w połączeniu ze świątynią, nie? O, i tu nam się zapętli. Zobaczcie. Jakaś duża waza. O, zapis. Nie, wazy olewać. Nawet takie duże. Dźwignia, sprawdzam. Dobra. Tak, i tu byliśmy, tu była ta pułapka taka. Czyli tu się zapętliło. Idę dalej. A to? Tu coś jest. Starożytny ołtarz. Piedestał rozrachunku. Na ołtarzu widnieje napis. Podejmij rękawice swojej pani Shar. Ukończ jej próby i powstań jako mroczny sędzia. No nie wiem, czy ja chcę powstawać jako mroczny sędzia. O, historia, religia. Historię to Procka może nawet tutaj porobić. Przeszukaj swoje wspomnienia. Czy wiesz cokolwiek o mrocznych sędziach? No trochę się o nich dowiedzieliśmy już. Ułatwienie można by dać, ale nie trzeba. 24. Ile jej tam w ogóle zostało tych komórek do tego ułatwienia? Trzeba zobaczyć. Przypominasz sobie, że to wewnętrzny krąg wyznawców Shar. Elitarni wojownicy, lojalni do ostatniego tchu. Okej. Na ołtarzu są wgłębienia, które wyglądają, jakby należało w nich coś umieścić. W jednym już tkwi szlachetny kamień. Religia, to wołamy Gale'a, nie? Dobra, jakiś drugi kamień pewnie trzeba będzie tu znaleźć. Czy jestem dostatecznie blisko, żeby przyszli? Nope. Dobra, zawołajmy ekipę, trochę ich tutaj bliżej podciągnę. Sobie jednak. Nope, wciąż za daleko. O, już dobrze, bierzemy ich. Chodźcie tutaj. Chodźcie wszyscy, idą. Żywiołak też idzie. Człapie. Można by więcej takich żywiołaków przywołać, ale to już wielka ekipa by była. Te żywiołaki w ogóle jakieś takie wielkie są. I jęczą tutaj, jakieś pomruki wydają. Ale jeszcze trochę innych istot trzeba będzie przetestować. Okej, okay. Gale jest w ogóle delikatnie ranny, ale nic mu nie będzie. Ma to fałszywe zdrowie. Procka z Gale'em idą robić testy tutaj dalej. No to jak fajnie wygląda, zobaczcie. Wygląda jak jakaś winda w ogóle. Pewnie tutaj, chociaż ja wiem, no, ciężko by było tutaj dotrzeć raczej. Chociaż to jakby tak pasuje, nie? Może to przywoła to. No, chyba tak będzie. Dobra, Gale. Weź tutaj zbadaj. Napis, to już wiemy. Chcemy zrobić test religii. Inskrypcja mówiła o próbach Shar. Zastanów się, na czym mogą polegać. Dobra, wskazówki zwykłe wystarczą. Wyznawcy Shar cenią takie cechy jak umiejętność skradania się, sprawność w sztukach walki i poruszanie się w ciemnościach ich bogini. Te próby mogą sprawdzać podobne zdolności. Wydaje się, że swoją inicjację kończyli krwawą ofiarą z Selunity. Aha. Czy jest jakiś Selunita w pobliżu? Przyjrzyj się ołtarzowi. Aha, to z tymi wgłębieniami. Dobra, to było.
Wygląda, jakby coś miało tu pasować, ale ja niestety nic nie mam. Trzeba znaleźć taką kulkę pewnie, podobną. Szukamy kulki, klejnot przejścia. Idę sobie zobaczyć. No chyba nie, mówi. Dobra, pewnie coś z tym trzeba najpierw zrobić. Dobra, zostawmy to. Wygląda obiecująco. Coś tu pewnie będzie z tym. Idę dalej. Znajdź relikt Katelika Torma. Ukończ rękawice szar. Ukończ rękawice szar. Tak trochę przygasł klimacik. Taki tekst jak w typowej gierce. Ukończ taki i taki etap, zdobądź takie i takie osiągnięcie. Dobra, coś tu jest. Ale nie widzę, czy to jest neutralne? Chyba nie. Złudna bestia, typ bestia. Nie ma resów. 85 zdrowia, taki słodziak też. Z ogonem i jakimiś... Jakimiś, nie wiem co to jest, z łopatek takie wystają. Nie można tego w ogóle targetować. Aha, bo to jest jakaś przepaść. Dobra, idę to sprawdzę. Najwyżej przytrzymam to na inicjatywie, jak mnie zaatakuje. Albo się mnie boi, albo się jej siku zachciało i biegnie do kibelka, albo próbuje mnie gdzieś doprowadzić, albo do jakiegoś fajnego miejsca, bo to taka przyjazna bestia, albo wciągnąć w zasadzkę. No, czuję się zainteresowany. Zapis się robi. Tam w ogóle posąg w rozpadlinie. Tej szar, tutaj też. Tylko, że bez głowy. Tam gdzieś można przejść. Ale to widać na mapce, to o tym nie zapomnę. No dobra. To więc tam pozostaje mi iść póki co, czyli... Gdzieś tu ten pseudo-kot taki z dziwnymi mackami poszedł. Jest tu. Gdzieś tutaj go nie widzę. Miecz długi. Dobra, biorę. Hełm biorę. Zniszczona tarcza, złamana pika. To takie to nie. Jest jakaś tabliczka. Okej. Zobaczę tabliczkę. Komnaty pokuty. Komnaty pokuty. Tu gdzieś można by poprzeskakiwać też. Gdzieś tu ten koteł poszedł, nie? Miecz długi biorę. Szkielet. Tyle krwi. Co u licha się tu wydarzyło? Zabij starego wroga Rafaela. Ukończ rękawice szar. Znajdź relikt Katelika Torma. What the fuck? A tu coś w ogóle jest na mapce. Meregon. Gdzieś na górze. Tu chyba nie zobaczę. Dobra, jakby coś się złego działo, to mamy ekipę w pobliżu. Ta, tu są jakieś inne źródła tych czerwonych plam.
ogóle nie można podświetlić bestii, ani do ataku, ani do pogadania. Znajdź relikt Katelika Torma. Meregon Rupieciarz, jakiś handlarz na górze jest. A to są neutralne istoty. Szczur znowu? Nie, to są neutralne istoty. Coś tam jest, czuję to. Chyba nic złego. Dobra, wchodzę tutaj na widok. Jest ten koteł. Cóż to? Świeża rozrywka. Zbyt świeża jak na to miejsce. Coś mocno zalatujesz powierzchnią. Czyli nowo przybyła. Dokopałaś się trochę za głęboko, króliczku. Odłóż to, chcę porozmawiać i pohandlować. Nie gadam ze zwierzyną. Ja... Jest coś jeszcze. Odór strachu prawie to maskuje. Wiśnie, piżmo i siarka. Bez i Agrest. Rafael! Czuję go wyraźnie. Gdzie on jest? Czekaj, znasz Rafaela? Ten perfumowany oszust mnie wyrolował i uwięził. Miałam do czynienia z tym diabłem. Być może zdołamy pomóc sobie nawzajem. Gdzie on jest? Gadaj, ale już. Podzielmy się naszymi doświadczeniami z Rafaelem. Być może zdołamy pomóc sobie nawzajem. Targujemy się, tak? Pewien watażka Skaratur próbował kiedyś tego samego. Zmusiłem go do patrzenia, jak pożeram jego konkubiny i młode, a potem zrobiłem sobie saczek z jego czaszki. Nie możesz pomóc. To nie mury mnie tu trzymają, nie pułapki, ani mrok, ani stworzenia, które się w nim czają. Trzyma mnie coś silniejszego. Pakt. Albo go dopełnię, zginę próbując, albo stracę wolność. Jeśli teraz stąd odejdę, stanę się niewolnikiem Rafaela. Pokaż mi ten pakt. Może jest coś, co przeoczyłeś. Upuść krwi wszystkim, co nocy przysięgali. Niech umilkną modlitwy, ustaną rytuały. Daj się przez komnaty szar rządzy mordu prowadzić, dopóki wszystkich mrocznych sędziów nie zgładzisz. Wolność odzyskasz, gdy nie pozostanie nikt zdolny do jej wysłuchania. Znając pieśni brzmienie, złóż to przyrzeczenie. To wyjaśnia, gdzie się podzieli wszyscy mroczni sędziowie. To tyle. Intuicja, coś tam, jakaś porażka. Okej. Rafael chciał, żebyś pozabijał mrocznych sędziów. Dlaczego? Nie płacą mi za pytanie dlaczego, tylko za tropienie i zabijanie. Rafael wspominał coś o Asimarce. Nic mi to nie mówi. Zrobiłem swoje. Zapełniłem te korytarze duchami, ale Rafael prowadzi jakąś inną grę, która polega na tym, żeby mnie wykiwać. Ale dość tego gadania. Słowa mówią jasno. Umrzeć muszą wszyscy, którzy usłyszą pieśń. Czas umierać. O kurde. Musiałeś coś przeoczyć. Pozwól, że przeszukam to miejsce dla ciebie. Okej. 16. Rzućmy ten Orli Majestat. To będą dwie kostki. Uwaga. 18. A był taki dźwięk orła, nie?
Orli. Spędziłem stulecie przemierzając te korytarze. Przelałem krew mrocznych sędziów do ostatniej kropli. Sądzisz, że ty poradzisz sobie lepiej? Ruszaj zatem. Z przyjemnością zobaczę twoją porażkę. Ale spróbuj uciec, a dopiero pożałujesz. Może i jestem tu uwięziony, ale mam przyjaciół. Jeśli złamiesz dane słowo, wytropią cię i zrobią z twoich ostatnich chwil symfonię katuszy. Starion, jakąś inspirację. To ta złudna bestia to jakiś jego pewnie pupilek taki. Co tu się dzieje? Okej. No sobie tu stoi taki, nie? A ten handlarz tu idzie. Meregon Rupieciarz. Znaczy ja rozumiem, że mogę tu tych innych moich sprowadzić, nie? No spoko. Znaczy nie pozwolił mi iść, ale stąd mogę wyjść z tego chociaż? Chyba mogę, co? Spróbujmy. Dobra. Mam się po prostu porozglądać chyba w tym mauzoleum, nie? A nie tylko w tamtym miejscu. Dobra, zbieramy ekipę. No tutaj to wygląda tak groźnie. Znaczy ja bym ich chętnie pozabijał w ogóle, ale to tak... Ale może tak nie od razu. Dobra, wołam ekipę. Oni się tutaj teraz tak będą kręcić, tak? Halo, gdzie oni tam poszli? Dobra. Coś się pogubili mi chyba trochę. Nie zupełnie o to mi chodziło. Dobra, zaraz ich tutaj jakoś wezmę. Jeden. Drugi. Trzeci. Tu też idziesz. Zaraz coś tu wymyślę. Okej. Zaczynamy od Lazel. Myślałem, że sobie poradzą z tym. Jakoś tutaj doskoczą, ale widać nie ma łatwo. Dobra, jest Lazel. Astarion, please, chodź tu. Mhm. No i Geyla jeszcze weźmiemy. Tu bym chętnie ubił tego gościa. No dobra, no porozglądajmy się tutaj troszeczkę jeszcze. Tak, czyli skończyłem tu, tak? Zobaczmy. A fajnie, że inspiracja. A tu teraz na czerwono jest wszystko, nie mogę przeszukiwać. Interesuje mnie ten kupiec. Idę. Znajdź relikt Katelika Torma. Ukończ rękawicę szar. Który to jest ten kupiec? Jest ten? Interes dobrze się tutaj kręci. Zobaczmy, co masz na handel. Okej, oto bym wziął nawet. No dobra, pohandlujmy sobie. Lazel. To on w ogóle ma 44. To nie. To tak. Nie, to nie.
Czyli tego nie potrzebujemy, tak? Raczej. Aha, Procka tutaj podnosiła jakieś takie rzeczy. O, tu ma ten swój amulet. Czy mamy jakieś zbędne takie śmieci jeszcze tutaj gdzieś? Nie wiem. Chyba nie. Za dużo tutaj łupów to nie znalazłem. No dobra, 537. Na pewno chciałbym... O, jakieś takie składniki sobie wziąć. To też. To też. To też. Dobra, tego nie chcę. Zwój pozorów chyba nie. No to bym chciał. Jakiś glif strażniczy. Może toksyny darujemy sobie. Tam mamy te toksyny, coraz rzadziej z nich korzystam. Olej ostrości bym zabrał. Olej zguby maga, olej zguby. Odporność na światło, forma gazowa. O, może taki jad purpurowego czerwia, to jednak się skuszę. Dobra, jeszcze mógłbym coś jednak tutaj wziąć. 85, 52, to lepsze, tak? 1,8. No dobra, niech mu będzie. Bierzemy te rzeczy. Wymiana. Niech tak będzie. Mamy tutaj takiego handlarza. Okej, okay, szału nie ma, ale... Ale jest spoko. Kto to wszystko kupił? Aha, tutaj wpadło. To dajemy do Astariona. To dajemy do Astariona. Ja to bym chciał... O, to tu. To ma. Ja bym chciał, żeby Leizel jednak nosiła te specjalne strzały, bo Astarion to wali z obu rąk. Ma takie pojedyncze ataki, to lepiej, żeby Leizel uskuteczniała. Te podwójne strzały różne takie. I w sumie nie tylko podwójne. Chociaż to bym chyba wolał, żeby Astarion jednak miał. Czy też jest problem, bo Leizel te graty nosi, żeby coś tam się nie mieszało. Dobra, zostawimy to tak jak jest. A te strzały niech sobie ma. Dobra. Jest chyba dobrze. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. Jakiś hełm. Zniszczona tarcza. Tu jest ten gościu. Łoże Ortona. A, no ale ten klejnot chciałbym wziąć. Patrzcie, tu jest. To jest chyba ta kulka. Trzymajcie broń w pogotowiu. To jest chyba ta kulka, która była tam wymagana do tego ołtarzyka, nie? No, zbolam sobie to łoże. Może z nim pójdę na łoże i mi da kulkę. Leżę z trupów. Obrzydliwe, a do tego niewygodne. Dobra, rozejrzę się tutaj troszeczkę, ale coś czuję, że trzeba będzie porobić ich tu. No, tu nic takiego nie dostrzegam. Procka tutaj, ten Orli Majestat ma. O nie, jak ona się wystrzelała z tych komórek. Bo rzucałem te ułatwienia. O Jesus. Trzeba to będzie ogarnąć też. Nie zupełnie o to mi chodziło, no tak. Myślałem, że ona jeszcze ma, a tam je. No ale dobra, nic się nie stało. Znowu szczury. Ej, tu jest jakiś król szczurów. Coś się może wyjaśni. Dobra, zmieniam te pierścionki. Mamy przewagę liczebną. Zostaw mnie w spokoju. Nie. Dobra, gadam z tym... No nie, no jeszcze z tymi pogadam jednak.
Niegodna mrocznego płaszcza, niegodna mrocznego futra, niegodna. Szczur wydaje się jakiś dziwny, ale dlaczego? Nie wiem. To jest droga bohaterów. Twoje stopy ją pokalały. Dobra, gadam z tym królem. Już wygląda normalnie. Dwie nogi, zbyt znajome. Dobra, spróbuję tę pierwszą opcję, a taka... Daj mi spokój, albo zaraz będę cię zdrapywać z podeszwy mojego buta. A spróbuj, jestem twardszy niż się spodziewasz. O wiele twardszy. Dobra, nic się nie stało. Nie, dobra, zostawmy to. Ale tu coś jest, bo wykręcany tron ze szpiku. Brak miejsca, bo szczur na nim siedzi. No... No dobra, w takim razie... Tu jest jakaś belka, ale to chyba... Nope. Tu gdzieś można iść. Idę sprawdzić. Jednak rzucę wskazówki. Mamy jakieś... Czekajcie, czekajcie. Muszę zrobić porządki z tymi komórkami czarów. 2, 3, 4, tak? Momencik, pokażcie mi Gale'a. 2, 3, 4... Poziomu pierwszego. Poziom pierwszy to ona ma. Żeby w razie czego te testy tam dalej rzucać te ułatwienia. O, komórka poziomu drugiego. Poziomu trzeciego. Spoko. Coś takiego. Poziom drugi jej wystarczy, nie? I to muszę rzucać na zmianę. A jeszcze czwartego zużyłem, ale piątego ma. Dobra. Poziomu drugiego, dobra, wypij. Jest dobrze. Poziomu trzeciego. Jest dobrze, jeszcze raz drugiego. Jest lepiej, brakuje czwartego, ale to nic. Aha, tutaj zamieniam. Dobra, jest lepiej. Niech to tak sobie zostanie. O, przeciążona jest, co jej się tu... Aha, bo teraz jeszcze muszę wypić eliksir. Dobra, dobra, już wiem wszystko. Eliksir kolosa. Pyk. I jest w porządku, dobra. Dobra, i to wolę. Bo żeby nie ominąć tutaj, wiecie, żeby nie zawalić jakiegoś testu na percepcję czy coś. Jest skrzynka pozłacona. Mikstura odporności na obrażenia nekrotyczne. No teraz to mamy te fajne odporności. Oprócz procki. Koncentracja. Pierścionek na sprzedaż i kasa. Aha, i tu mogę przeskoczyć coś. Zaraz, czy ja tu byłem? Aha, to jest to, co szedłem i widziałem to po drugiej stronie. Dobra, czyli tutaj wiadomo już. To wiadomo, górę obadałem. Tego gościa na razie zostawiamy. O, tu mogę coś przeszukać. Nope. Tu gdzieś mogę iść, idę sprawdzić. O, tu chodzi... A mogę pogadać z tą bestią. To za chwilę. Jeszcze sobie szkielety przeszukam, jakieś żebra. Dobra, te skrzynki mogę przeszukiwać. Są na biało. Jakieś zardzewiałe, zardzewiałe. O, skrzynka na czerwono. Sterta kości. No, dużo tych żeber. Hmm.
Nic tu nie ma. Wnętrzności znalazłem. Ci tu sobie chodzą. Pajęcze mięso jakieś tu jest. Halo. Dobra, zaraz zobaczymy pajęcze mięso. No nie, no chyba nie ma sensu tych kości przeszukiwać tu. Wnętrzności. Dobra, jakieś mięso. Mięso sprawdzam. Z na wpół zjedzonego pajęczego truchła coś sączy się na ziemię. Śledztwo pod Gale'a. Dobra, odejdź. Gale, pozwól na chwilę. Tutaj, tak? Dobra, zobaczmy. Pajęcze mięso. Trup cuchnie bukietem paskudnych zapachów, ale jeden z nich jest znajomy. Drażniąca, metaliczna woń magii. O, mądrość miał teścik. Powinienem mu wskazówki dać, bo mógł zawalić. Śledztwo. Przyjrzyj mu się. No to już mogę dać wskazówki normalnie. Świeże ślady zębów. Stara rana kłuta i wątły puls czegoś nie do końca naturalnego. O, mag, wiedza tajemna. Przyjrzyj się mięsu w poszukiwaniu oznak magicznej ingerencji. Z mięsa coś się sączy, ale nie jest to krew. Zostało potraktowane jakąś miksturą. Wciągnij powietrze głęboko przez nozdrza. Siarka, rozkład i subtelna nuta czegoś niespodziewanie wonnego. Polisz je? No dobra. Powodzenie, kondycja. Jakiś opór stawił. To dobrze pewnie. Mięso smakuje zgnilizną i skwaśniałym mlekiem. Żołądek kurczy ci się z obrzydzenia, ale w lędźwiach czujesz dreszczyk. Czy to podniecenie? Wśród zgnilizny czuć charakterystyczną słodycz, ślinę sukkuba. Mięso jest obłożone urokiem. Ło, Gale jakiś zauroczony by tu pewnie był, jeżeli by tego testu na kondycję nie przeszedł. No ale w sumie nie wiem, no zbadałem to fajnie, ale co w związku z tym? Może coś z tym jeszcze będzie. Ciekawe, ciekawe. Klocka dalej kości bada. Trzeba olać te miecze długie, jakieś tanie to wszystko. O, coś tu wziąłem. Albo i nie, może coś tylko przesunąłem, taki dźwięk był. Żebra, tarcza. A, tutaj coś było. Tu można przeskoczyć. A czy to nie jest czasami... A, to stąd widziałem to miejsce też. Dobra, sprawdzam. Albo chwila, bo jeszcze tu gdzieś mogłem iść, tak zacznę gdzieś tu skakać. Zaraz to sprawdzimy, tylko jeszcze... O, kasa w szkielecie, dobrze. Jeszcze się tutaj troszeczkę rozejrzę. Może jakiś ślepy zaułek będzie. Żebra, żebra. Nope. Wskazówki przeminęły. O, na przykład tu jest ślepy zaułek. Tu nie wiem. Tu też. To skrzynka.
Dobra, tę skrzynkę trzeba będzie przeszukać. Ale nie teraz. Jak załatwię tego gościa, nie? Ciekawe. Jakiś wróg Rafaela, którego Rafael tu uwięził. Może jak go zabije, to Rafael będzie niepocieszony. Może woli go tu trzymać jako więźnia. Z jakiegoś powodu. Dobra, sprawdzam to. Co to jest za miejsce? Chodzą sobie ci goście w ogóle. Ciekawe, czy tych gości można by tak po cichu jakoś powybijać? Czy jak zaatakuje jednego, to od razu wszyscy będą wiedzieć, że coś tu zostało zaatakowane. O, 48 zł. W szkielecie. Można? Można. Tu jaki posąg wielki. Tu niby mogę zeskoczyć. Tam się schodzi gdzieś niżej. Widzieliście to? No dobra, sprawdźmy. Korzena sobie tu krzywdę zrobi. Chyba, że piórko spadanie zarzucę. Piórko spadanie. A jak ja tu później wrócę? Halo. Co w ogóle coś jest? Patrzcie, jakieś kamienne drzwi? Kadzidło. Wiecie co? Zostawmy to na razie. No ja widzę, że tu jest coś poważniejszego, ale ja bym to sobie oznaczył. Coś. Tak, żebym tylko nie zapomniał. Bo może mi być ciężko wrócić, chociaż no pewnie. No dobra, niech to na razie tak będzie. Spróbuję zagadać z tą bestią. Skoro mogę. Ale zmiana pierścionków. To musi być. Plus wskazóweczki. Uwaga. Co ciebie sprowadza do jaskini mojego pana? Pana? Nie sądziłam, że takie istoty jak ty bywają niewolnikami. Niewolnikami? Śmiesz nazywać klejnot w koronie serca mego pana niewolnicą? Jestem jego miłością. Ale że czym? Jesteś zakochana w Ortonie? Nie w byle Ortonie. Pan jest uosobieniem najmroczniejszego pożądania. Nie ma sobie równych. No kurde. Ciekawe. A nie ma testów. Ale po tym może by było? Ale bez perswazji? Takiego kota przyłączyć do siebie. Powinnaś rozważyć poddaństwo mnie. Jestem od niego o wiele lepsza. Stworzenie zerka na ciebie z umiarkowanym zainteresowaniem, które szybko przemienia się w szyderczy śmiech. Kiepska rekomendacja. A jeszcze raz. Dlaczego wciąż jesteś w jaskini mego pana? Mogę cię zapytać o to samo. To ja jestem wybranką z serca mego pana. Czujesz skwaśniałe mleko i zgniliznę w jej oddechu. To stworzenie żywi się mięsem zauroczonych pająków. No właśnie. Odejdź. Taka staliona jakby podrzucić. Z miksturą rozmowy ze zwierzętami, co? Mamy takową? Chyba coś tam takiego miałem. Tak trzymałem na taką okazję. Tylko czy on to miał? Się wydawało, że jakąś miałem na taką okazję. Hmm.
Nie widzę tu. Lecznicza? Po co to komu? Nie, nie, ta mikstura inaczej wyglądała. Może zwój jakiś jeszcze miałem tutaj, halo. To była taka głowa jakiegoś wilka na zwoju, nie? Kurde, zdawało mi się, że ja to miałem cały czas. Naprawdę się tego pozbyłem? Swój wykrycia myśli. Astarionowi trzeba zarzucić rozmowy ze zwierzakami i coś będzie z tym. Pewnie będzie można go obrócić przeciwko temu gościowi, nie? Albo ze mną by chodziła ta istota sobie normalnie. Pewno tego nie mam? Może gdzieś tu znajdę. A ten kupiec tam tego nie miał? Nie, chyba nie miał. A może mogę to stworzyć? Halo! Czekajcie, czekajcie. Alchemia. Ja tu zaraz tak składniki, ekstrakcja wszystkich, dawaj to. Mikstury. Co my tu mamy? A miksturę szybkości mogę zrobić, ale to na razie nieważne. O, jest! Jeden przedmiot. Koncentracja mu przejmi... A nie, czekajcie, no właśnie. Nie koncentracja, tylko eliksir żądzy krwi straci. Czy nie straci? Chwila, bo to jest mikstura. O, to jest eliksir. Nie straci chyba, nie? Jak to? Dobra, testujemy. Najwyżej wypiję drugi. Ja to muszę sprawdzić. Nie stracił. Już widzę. Okej, rozmawianie ze zwierzętami, z tymi swoimi testami wszystkimi. Idę tam. To nie jest czasowe, to jest do następnego długiego odpoczynku. No. Ja tu zaraz tego kota porobię. A, dobrze. Procka jest blisko. Tak. Cyk. Sprzedał mi ciebie. No dobra, spróbujmy to oszustwo. Orton sprzedał mi ciebie. Teraz ja jestem twoim panem. No nie jest to jakoś bardzo ciężko. Zwykłe wskazówki. 14-17. Okej. Tobie? Ale pan mnie kocha. Pan kłamał? Szpony mnie świerzbią. Krew mi się gotuje. Fałszywy pan, dwunodzy ugarze, każdy jeden, rozszarpie cię. O kurde, musimy to jakoś, wiecie, opanować sytuację, nie? O, no to ta pierwsza opcja mi się już podoba, nie? Jedynym kłamcą tutaj jest twój pan. Wykończymy go wspólnie. No to może być skomplikowane. Może ten majestat rzucić, co? No bonus jest ładny, ale potrzebuje... No nie, no dałbym to jednak. To jest plus 13, ale to i tak ciężko będzie. 30? Bardzo ciężko. Nie, no to się nie uda. No dobra, ale spróbujemy, no. Uwaga, rzucam. 22. Korzystamy z inspiracji? I dlatego mam. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Rzuć ponownie. Jest! Jest!
Nosisz w sobie prawdę, nieznajomy. Nie zacznę walki, ale pomogę ci ją skończyć. Ha, czyli jakby co, to się przyłączy, tak? No dobra, już, już tutaj coś, jakieś akcje fajne. Okej. Mamy kota po swojej stronie, ale myślałem, że będzie ze mną chodził, może coś, to... Ale dobra, samo to, że się włączy do walki, to już jest dobrze. Tylko szkoda, że on jest tak daleko od tego gościa, gdzie on tutaj był. Tutaj stoi. Znajdź coś do roboty. Dobra, zbieramy ekipę. Godzina 30. Następny odcinek zaczynamy od porobienia tego gościa, bo ta walka pewnie może troszeczkę trwać. Porobimy tego gościa. Nie wiem, tego kota pewnie też porobię, no chyba, że go postanowię później oszczędzić, ale nie można go jakoś zawołać tu. Przecież zanim on dojdzie, to ja zabiję go sam, a stadionem wejdę mu na plecy zaraz. Dobra, słuchajcie. Jest fajnie. Jest fajnie. Bardzo fajny się okazał ten bonus procki, wzmocnienie cechy. Tak mi się spodobał, że z rozpędu zacząłem komórki czarów zużywać. O, tutaj znowu zużyłem komórkę poziomu trzeciego. A czemu to tak wyszło? Przecież to wymaga komórki poziomu drugiego. Chociaż tam ostatnio sprawdzałem, czy ta trójka coś daje, tak? Może to się przestawiło, musiałbym znowu dwójkę wybierać. No dobra, ale to nic strasznego się nie dzieje. Mamy w ogóle jakąś jeszcze... Mógłbym wypić prostską w ogóle jakąś miksturkę taką, wiecie, tak jakby ona przeszła przez długi odpoczynek, może nawet ten bark by jej się naprawił. Ale dobra, na razie nie muszę tego robić jednak. Dajemy radę tutaj bezproblemowo. To mi się podoba, że mamy, trzeba też będzie z tego korzystać. A jeszcze miałem chyba taką miksturę... Nie, taką... Nie, dobra, coś mi się pomyliło. A to co to było? Aha, petryfikacja, wspaniały skok. Mikstury usypiające. Trzeba pamiętać, że tym można rzucać i coś uśpić. Ha, tu jeszcze można przecież. Gale to ma z komórkami fajnie. Mógłbym procce przywrócić właściwie komórkę tymi amuletami. Patrzcie, tutaj dam jej to. No to może bez przesady, ale... Bo tutaj jest komórka poziomu... tutaj jest komórka poziomu którego? Trzeciego właśnie. O. Trzeciego chcę. Okej, ona sobie tutaj odzyskała. Gale to zabiera. A ten to jest taki poważniejszy, bo to jest dowolnego poziomu, nie? To lepiej zostawić tam na jakiegoś maksa. Spoko. Dobra, bardzo mi się podoba ta lokacja. Dużo dzisiaj się udało zrobić, nie? Nawet znalazłem Baltazara. Jeszcze może przywołamy tego żywiołaka. Skoro będziemy mieli tam walkę toczyć z tym gościem. Ja tutaj się przeteleportuję. Zobaczcie. O, tu Urzet z Driadą jeszcze, tak? O, już tam idzie żywiołak. Tutaj skok. Urzet też umie skakać, umie. Oni też już idą do ekipy. Urzet, idziesz? Ach, pewnie przyjdzie. Myślę, że ten Jurgil się tak troszeczkę zaczyna niepokoić, jak tak patrzy, co się tutaj dzieje. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku, także trzymajcie się, na razie.